Jarosław Panek, Grand Laxery Outlet. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Jak zawsze w okularach. Jak zawsze, to prawda. Ale nie w ciemnych okularach. Ale no nie, wydaje ciemne, mi się, że w ciemnych wyglądam dziwnie. Ciemne w tej chwili bardzo pożądane. To prawda, ciemne bardzo pożądane, i jest to taka część, no trudno powiedzieć, czy biżuterii, czy garderoba, ale powiedzmy dodatek. ogólnego dodatek, prawda? Naszego ogólnego outfitu, jak to niektórzy mówią z angielska, czy też luku, żeby było bardziej tak, prawda, nowocześnie, bez którego wiele osób nie może się obyć. I rzeczywiście nie dość, że ma to ewidentnie znaczenie takie czysto praktyczne, bo jednak okulary, przeciw te dobre chronią oczy, chronią wzrok, to jeszcze wydaje się, że są takim dodatkiem kultowym, że chyba nie wyobrażamy sobie wielu aktorów, wielu celebrytów, czy nawet nas po prostu na wakacjach bez ciemnych okularów. One bardzo zmieniają twarz, zmieniają w ogóle wygląd, nadają takiego charakteru drapieżności. I oczywiście, że wykorzystali te walory okularów przeciwsłonecznych ich producenci, ich projektanci i firmy, które zajmują się tylko tym. Tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że w przypadku okularów, Przeciwsłonecznych, znanych Marek, i historia to jest właściwie historia jednego człowieka. Bardzo zamożnego Włocha, który przeszedł, można powiedzieć, analogię amerykańskiego snu, tego American Dream od pucybuta do milionera, tylko w wydaniu włoskim od dziecka, które straciło ostatniego rodzica w wieku lat siedmiu i wychowywało się przez cały czas w sierocińcu, po człowieka, który dzisiaj właściwie jest do tego stopnia monopolistą na rynku okularów i przeciwsłonecznych, a obecnie już i także tych. Tych korekcyjnych, że no, prawie że wokół jego firmy narasta mnóstwo kontrowersji, że, że właściwie co chwila kolejne urzędy antymonopolowe w każdym kraju, a także unijne urzędy antymonopolowe, instytucje z całego świata, ciągle gdzieś badają, czy on przypadkiem miał pozycji dominującej, bo doszedł do tak ogromnego majątku i do tego, że właściwie kontroluje ten rynek. A zaczęło się wszystko w latach 60. kiedy właśnie wspomniany, wtedy jeszcze bardzo młody człowiek, 20-letni Włoch, Leonardo Del Vecchio, zaczyna pracę. Wieku 21 lat w zakładzie, w fabryce. Jest robotnikiem, prostym robotnikiem, który wykonuje proste czynności. Jest to firma, która generalnie produkuje maszyny, i on tam zajmuje się produkcją tych maszyn. Ale ułamkiem produkcji są także części do oprawek, okularów. I on wtedy wpada na pomysł. Jak historia uczy, historia wielkich biznesów, najtrudniej znaleźć jest te nisze, prawda? Czyli ten pomysł to coś, co kolokwialnie mówiąc załapie, czyli odnajdzie tę potrzebę klienta. I on taką potrzebę odnalazł. Potrzeba nie była specjalnie nowa, bo on po prostu trochę zajął się tym, co robił w tej fabryce, czyli produkcją okularów. Ale wtedy rynek, zwłaszcza okularów przeciwsłonecznych właściwie dopiero laczkował. To były lata 60. Niewiele było takich firm, chociaż już gwiazdy z lat 60. pamiętamy, oczywiście, że chodziły w ciemnych okularach, i występowały w nich filmach, to już był nieodłączny taki dodatek i nieodłączna część wyglądu niektórych celebrytów i gwiazd, ale też polityków. Pamiętamy słynne Rajbany, generała MacArthur'a, prawda? Więc okulary już wtedy tworzyły pewien imidż, pewien look wielu znanych osób i wręcz były nieodzownym dodatkiem. I on szybko odkrył, że właściwie to jest rynek dopiero początkująco. Nie jest taki, że już jest e, w pewien nasycony. sposób nasycony, że są, że są gracze wielcy rynkowi, którzy rozdali karty, że nie, nie, nie. Właściwie to są. Tak naprawdę to są ciągle początki i można by zacząć działać, a on ma ku temu trochę wiedzy, bo nauczył się robić tych okularów w tej fabryce i rzeczywiście otwiera firmę. Otwiera firmę o dosyć prostej nazwie, może po włosku nie brzmi ona tak prosto, chociaż właściwie nie trzeba jej tłumaczyć. Luxottica, prawda? No, prawie, że można przetłumaczyć tę nazwę, bo tu światowa nic. Światowa nazwa, Po prostu powiedzieć. światowa nazwa. I ta Luxottica rzeczywiście zajmuje się na początku produkcją okularów własnych, pod własną marką. On tworzy kilka takich marek, no i z mozołem buduje. Swoją firmę z mozołem, sprzedaje do kolejnych salonów optycznych okulary i buduje powoli, buduje, buduje cały czas potęgę swojej firmy, ciągle, no można powiedzieć, głównie korzystając z własnej marki. Ale przychodzi taki moment, i to jest chyba najbardziej kluczowy moment w firmie Leonardo del Vecchio kiedy on odkrywa potencjał w nazwiskach znanych projektantów. Mamy już lata 80. firma na bazie tego, co robiła do tej pory, ma już pewien kapitał, ma doświadczenie, nawet ma już niektóre własne sklepy, salony optyczne, ale Leonardo del Vecchio poznaje paru projektantów. Między innymi poznaje Giorgio Armaniego. I mało kto wie, Giorgio Armani staje się nawet drobnym akcjonariuszem firmy Lux Luxottica. O, to jest niewiele, to jest niecały procent akcji, ale współpracuje z Leonardo del Vecchio i panowi Umawiają się na to, że kiedy właśnie w latach 80. kariera Giorgio Armaniego nabiera rozpędu, nabiera tempa i wszyscy chcą chodzić w ubraniach Armaniego, to Leonardo del Vecchio kupuje od Armaniego licencje i właściwie tworzy cały system licencji na okulary znanych marek. Właściwie sam pomysł znowu nie wydaje się taki bardzo nowy, bo na tej samej zasadzie działa rynek luksusowych perfum. Niektórzy wciąż myślą, że luksusowe perfumy produkują luksusowe nowe mody, ale to jest absolutnie nieprawda. One wszystkie sprzedały licencje i najczęściej za. Luksusowymi, drogimi perfumami za 500-600 zł, które płacimy za flakonik, za buteleczkę, stoją niewielcy projektanci, a producenci proszków, czasem producenci jedzenia, czasem producenci płynów do płukania tkanin, o czym nie wiemy, bo widzimy tylko luksusową markę. I tak samo trochę funkcjonuje rynek okularów przeciwsłonecznych, że po prostu te wielkie domy mody sprzedały licencje, co nawet tak naprawdę ma sens, bo lepiej, żeby się produkcją takich szkieł i takich oprawek zajmował ktoś, ktoś na tym zna po prostu fachowiec, fachowiec niż firma, która owszem, Potrafi pięknie zaprojektować, ale nie ma pojęcia o samym szkle, o tym, czym to szkło przydimić, żeby było ciemne, co będzie zdrowe oka, co nie będzie, co wyłapie promienie UV, co nie wyłapie, więc lepiej rzeczywiście oddać to specjalistom, a ewentualnie skupić się tylko na projekcie. I właściwie ta współpraca z różnymi projektantami, bo Delvecchia dosyć szybko podpisuje umowę z wieloma, z Pradą, z Dolce Gabbana, z Chanel, odkrywa, że jest to właściwie żyła złota, że markowe okulary przeciwsłoneczne sprzedają się jak ciepłe bułki. Co więcej, to jest taka rzecz, że jeśli kogoś nie stać na ubranie, które kosztuje 7 tysięcy, 7000, 8000, 2000, gdzie t-shirt potrafi kosztować 1000 złotych, a 1000 złotych za okulary, to wiele osób nie kupi sobie ubrania, bo go nie stać, ale kupi sobie okulary. Ma coś markowego, wygląda w nich fantastycznie, to są piękne, fajne okulary, trwałe, użytkowe i wiele osób tak jak chce sobie kupić perfumy, tak samo chce sobie kupić okulary, to są rzeczy jedyne z rzeczy z rynku dóbr luksusowych, na które jest stać. Więc odbiorców takich właśnie dodatków, jak chociażby okulary, jest bardzo dużo. I Leonardo Del Vecchio idzie za ciosem. Skoro podpisuje tyle umów, zaczyna się powoli rozglądać już w latach 90. za kolejnymi markami, które mógłby wręcz z rynku skupić. Nie tylko umówić się z nimi na płacenie licencji, ale po prostu być może kupić i mieć w własnym portfolio. I można powiedzieć, że taka okazja się nadarza. Taką okazję on wynajduje w Stanach Zjednoczonych. Legendarne, słynne okulary Ray-Ban. Historia, absolutna historia, jeśli chodzi o okulary przeciwsłoneczne. Jeszcze czasy II wojny światowej, okulary wymyślane dla pilotów, prawda żeby ich nie raziło słońce, Okulary, w których chodził i generał MacArthur, i, i wiele gwiazd później, jeszcze w latach 50., -tych, 60., -tych, to, co wszystko widzimy na filmach, to, gdzie widzimy jakieś stare relacje filmowe, skronik filmowy, gdzie widać było pierwsze gwiazdy na pierwszych czerwonych dywanach, chociaż my jeszcze widzimy to w czarno-białych relacjach. One wszystkie chodziły wtedy, te amerykańskie gwiazdy, właśnie w tych okularach, bo właściwie nie bardzo istniała w Stanach Zjednoczonych inna firma, która by to robiła. Więc yy, Leonarda skupia się właśnie na tej marce, zwłaszcza, że Ray-Ban w latach 90. przechodzi totalny, absolutny kryzys. Z firmy, której okulary w latach 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych były pożądane, w latach 90. jest to firma, która właściwie straciła cały urok, cały blask, jest firmą marketową, jest firmą, która sprzedaje swoje tanie, plastikowe okulary na stacjach benzynowych po 4 dolary. I wydaje się, że już nic nie wyciągnie z powrotem z dna tej marki, zwłaszcza, że jej właściciel Firma zresztą bardzo uznana, amerykańska, bardzo znana, która inwestuje w tym czasie bardziej w okulary korekcyjne, w szkła, w soczewki kontaktowe, zupełnie Raybanem się nie interesuje. Dla niej jest to firma schyłkowa, marka, której właściwie zaraz nastąpi kres i nikt się nią nie interesuje. I Leonardo Delvecchio przejmuje Raybana za, jak na rynek światowy i w sumie dosyć znaną markę, niedużą kwotę. To jest 640 milionów dolarów. Późniejsze transakcje Delvecchio będą opiewały na znacznie wyższe kwoty, a Raybana udaje się przejąć za pieniądze dosyć jak na, nawet na tamte, na te 90. dosyć śmieszny. I to się okazuje kolejny strzał w dziesiątkę. Leonardo del Vecchio całkowicie zmienia model dystrybucji. Przede wszystkim podnosi jakość, podnosi stukrotnie cenę tych okularów. One już nie kosztują 4 dolary, potrafią kosztować nawet 400 na początku. Czyni z nich z powrotem markę ekskluzywną, podpisuje umowy z wieloma celebrytami na to, żeby nosili te okulary, żeby je zakładali. Inwestuje w ogromne kampanie reklamowe i właściwie w kilka lat można powiedzieć, że z takiego trochę już nieżyjącego tworu, jakim była marka Rayben, czyli z niej najbardziej dochodową markę w całej swojej firmie. Do tego stopnia, że inne firmy, bo przecież nie tylko Rayben istnieje na rynku w Europie, jeśli chodzi o okulary przeciwsłoneczne, że inne firmy europejskie, które rzeczywiście w latach 90., na początku 2000 zaczynają się borykać. Zaczynają się borykać z poważnymi problemami niedoinwestowania, takiego braku pomysłu na siebie, braku odpowiedniej dystrybucji i coraz więcej firm do niego się zgłasza, czy nie chciałby ich po prostu kupić. Leonardo del Vecchio idzie za ciosem. Jego największa transakcja z roku 2008, to zakup okularów marki, znowu amerykańskiej, marki Oakley. To jest marka wymyślona jeszcze w 75 roku w Stanach Zjednoczonych. Marka, która tworzyła na początku okulary przeciwsłoneczne, ale dla rowerzystów. Tu znowu chodzi o promieniowanie UV, o to, że oni nie mieli dla siebie odpowiednich okularów. Co więcej, rowerzyści wymagali okularów przeciwsłonecznych, które w czasie jazdy by się nie zsuwały, nie spadały. Bo jednak tutaj jest inny rodzaj aktywności. W nich się nie tylko chodzi, tylko jeszcze coś się robi. No są różne typy Uprawiania sportów rowerowych. Niektóre z nich są takie, że, że bardzo łatwo to, żeby okulary spadły. A firma Oakley ma coś niezwykłego. Otóż ma opatentowane tworzywo w rodzaju gumy, które tak reaguje na kontakt z wodą, z każdą cieczą, czy nawet z ludzkim potem, który się zbiera na twarzy rowerzysty, że te okulary wtedy lepiej leżą. Po nie suszywają się, się. Przykleja Ta, się. Przykleja tak po prostu. Tak. Jest niezwykły rodzaj naturalnej gumy, która miała taką właśnie doskonałą właściwość. I firma Oakley jest w Stanach Zjednoczonych dosyć znana, lubiana, ale też ma pewne. Problemy. No ale y, tu już nie wystarczy 640 milionów. Tu potrzeba ponad 2 miliardy dolarów, żeby kupić Oakleya, Ale Del Vecchio, który właściwie już wtedy moment jest absolutną gwiazdą biznesu, jest, jest czołowym producentem okularów przeciwsłonecznych i ostro także wchodzić, zaczyna w rynek okularów korekcyjnych, które przecież też są elementem dodatku i mody. Bo dziś to już jest właściwie, można powiedzieć, że, że funkcja ta użytkowa schodzi tam na coraz dalszy plan. Ludzie z wadą wzroku też chcą dobrze wyglądać i te tra oprawki traktują jak biżuterię, więc. Delvecchia absolutnie trafia w swój moment, trafia w dobre czasy, trafia w tę potrzebę klienta i kupuje właśnie firmę Oakley. A potem, kilka lat później kupuje jeszcze bardzo znanego francuskiego producenta i projektanta okularów, który właściwie bardziej istotnie zajmuje się głównie oprawami korekcyjnymi, francuską firmę Alao Mikli. Alao to jest w ogóle ciekawa historia młodego człowieka, który miał 23 lata, kiedy otwierał swoją pierwszą firmę i od początku postanowił robić okulary ekskluzywne. Okulary ręcznie robione, wykonywane każda oprawka ręcznie. Okulary, które były projektowane w sposób niezwykły. On nawiązał współpracę z Filipem Starkiem, znanym designerem i oni nawet jako pierwsi myśleli w ogóle zawias do okulara, który nie miał śrubki, tylko był oparty o konstrukcję ludzkiego obojczyka. To były bardzo innowacyjne rozwiązania, więc Delvecchio kupił również i firmę Alao która oczywiście też miała problemy, bo niestety w latach 2000, w 2008, 2009 okazało się, że produkowanie ręcznie drogich okularów no, ma się nijak do potrzeb rynku, jest już zbyt drogie, zbyt kosztowne i Alao też ma kłopoty. I Finalnie, kiedy wydawało się, że on już jest absolutnym no, hegemonem na tym rynku, dochodzi do gigantycznej fuzji Leonardo del Vecchio z firmą Essilor francuską, która z kolei produkuje głównie okulary korekcyjne i jest największym producentem soczewek kontaktowych na świecie. I mimo, że na początku ta fuzja przebiega według planu pół na pół, czyli po prostu dwie firmy wymieniają się swoimi akcjami, to finalnie, po czterech latach, można powiedzieć, że Leonardo del Vecchio zjada również i właścicieli Essilor'a, przejmuje całkowitą kontrolę. Kontrolę nad grupą ogromną grupą Essilor y, Luxottica i dziś jest to największy producent okularów wszelakich na świecie. Można powiedzieć, że to on dyktuje trendy w modzie. To on jest licencjonobiorcą wszystkich znanych marek. Czy to jest Tom Ford, czy to Chanel, czy to Gucci. właściwie wszystko należy do niego. Kiedy wchodzi się na stronę firmy i widzi się jakie okulary pod jaką marką projektuje, to można się złapać za głowę, bo jeśli nam się wydaje, że na tym rynku panuje jakakolwiek konkurencja, to nie panuje. My i tak, jeśli Kupujemy dobre okulary przeciwsłoneczne, finalnie kupujemy je od niego. Jeśli kupujemy piękne oprawy korekcyjne, bardzo modowe od tych firm, to także kupujemy je od niego. Jeśli kupujemy soczewki kontaktowe, to także od niego. Dziś 87-letni Leonardo del Vecchio jest ciągle człowiekiem pełnym wigoru, pełnym życia. Mówi się o nim, że jest bezwzględnym biznesmenem, czego jego anielska, dziecięca twarz do dzisiaj w ogóle nie wskazuje. Kiedy patrzysz na niego, wydaje się, że to jest dobrotliwym, miłym staruszkiem, a tymczasem boi się go cały świat, bo wszyscy, żeby tylko się nie okazało, że spojrzy łaskawszym okiem na jakąś inną branżę, bo jeśli spojrzy na jakąś inną szokularową i będzie chciał kupić tę firmę, to dopnie swego. Tę najpierw zniszcza, potem kupi i na tym zarobi. Więc jest bezwzględnym, rasowym biznesmenem, który ponoć lubi kontrolować wszystko na każdym kroku. On codziennie dostaje raporty sprzedaży, codziennie sprawdza, co się sprzedaje. On o wszystkim decyduje sam, o każdej nowej oprawce. Bardzo często jego projektanci w dzisiejszych czasach właściwie oni to projektują, a domy mody właściwie tylko zatwierdzają te projekty. Natomiast jest absolutnym mistrzem, jeśli Chodzi o swój pch I moim zdaniem jest to osoba, która odciska ogromne piętno na świecie mody, bo naprawdę nie wyobrażamy sobie dzisiaj świata bez okularów i tych korekcyjnych, i tych przeciwsłonecznych. No przecież latem są podstawą, a to wszystko właściwie wyszło spod jego ręki. Innowacje, ciekawe rozwiązania. Dziś oczywiście oni się troszkę już zajmuje, trochę firmą mniej, bo oczywiście ma sporą rodzinę i ta rodzina także zarządza. No tą tym firmą. bardziej, że ma 87 lat. lat i wszyscy czekają, kiedy wreszcie odda stery, chociaż w ogóle tego po nim nie widać. Leonardo Delvecchi uwielbia ścianki prasowe, uwielbia wywiady telewizyjne. Po prostu czuje się jak ryba w wodzie i wydaje się, że wszyscy mówią, że jeśli coś spotka go złego, to tylko emerytura, bo wtedy szybko umrze. Coś w tym chyba jest, że ludzie, czyny, ludzie pracy tak po prostu mają. Natomiast jest ta postać niezwykła. Jest to w tej chwili, mówi się o nim, że jest najbogatszym na liście Włochów, że we Włoszech jest drugim najbogatszym człowiekiem Włoch. Tak jakby się kiedyś dawało, że są no znani inni Włosi przemysłowcy, prawda? Rodzina Nielich świata, rodzina. Chociażby Berlusconi, prawda, jest wiele takich rodzin Marellich, prawda, jest wielu włoskich przemysłowców, są firmy rodzinne związane z kawą, z, no, z modą, chociaż barmani, to to A tutaj właśnie Artur Del Vecchio, którego prawie nikt nie zna i wydawało się, cóż można zrobić na okularach, ale proszę Państwa, Leonardo Del Vecchio zatrudnia prawie 80 tysięcy ludzi na całym świecie, ma 7 tysięcy sklepów i ma kilka marek okularowych na własność i licencje na wszystkie jest absolutnym królem naszego wzroku. Więc jeśli chcecie spojrzeć. Przez różowe okulary na świat i chcecie spojrzeć przez niezdrowo, to zapewne jesteście kolejną osobą, która pomnożyła majątek skromnego, mało znanego ludzkości człowieka, jaki jest Leonardo del Becchi. A jeśli nie różowe, to na pewno ciemne, na słońce. Dokładnie tak. Serdecznie Ci dziękuję, Jarosław Panek, Grand Luxery Outlet i kolejna piękna historia. Dziękuję bardzo.